bardzo serdecznie. Tak, tak naprawdę zacząłem już przygotowania od wtorku. We wtorek pojawiłem się u mojego trenera Piotra Wiciewskiego w Dzierżoniowie. Zrobiłem już 3 treningi, więc do pojedynku jeszcze zostało dużo czasu, tak, ale już przechodzę różne rehabilitacje ręki, czy pleców, czy nogi, więc te moje przygotowania przeplatam razem z rehabilitacjami, więc tego czasu nie marnuję. Chcę być przygotowany jak najlepiej na tego 25 maja, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, no i żeby wygrać ten pojedynek. Ja tylko tutaj dodam, bo z Mariuszem jesteśmy na bieżąco w kontakcie, jeśli chodzi o Mariusza Rywala. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu wszystkich zawodników jako gospodarzy. Niektórzy z nich już mają walki, że tak powiem, pospinane, czyli już są 3 walki kompletne. Natomiast dzisiaj faktycznie poznają Państwo wszystkie nazwiska gospodarzy. Jeśli chodzi o Rywala Mariusza Wacha, padało podczas poprzedniej konferencji na stadionie PGE Narodowym kilka nazwisk i tak odnosiłem wrażenie, że no szczególnie konkurencja nie do końca dowierzała w to, z kim przyjdzie się Mariuszowi zmierzyć. Ja mogę powiedzieć Wam na dzisiaj, że od tamtego czasu, czyli to 1,5 miesiąca minęło poprzedniej konferencji, mamy właściwie dogadane warunki z Dimitrim Kutryaszowym, który z wagi junior ciężkiej byłby gotowy przejść do wagi ciężkiej i walczyć z Mariuszem. Mamy w gotowości Dereka Sisory, który również w gotowości czeka na ostateczną decyzję. Ale co ciekawe, również zaczęły spływać do nas różnego rodzaju ciekawe propozycje, bo na przykład tydzień temu odezwał się do nas team Roberta Heleniusa, który chciałby, Robert Helenius chciałby być rywalem Mariusza. Bierzemy to pod uwagę. Aczkolwiek nie ukrywam, że teraz głównie skupiamy się na negocjacjach z Bryantem Jenningsem i docelowo wydaje mi się, że byłaby to chyba jednak najwyżej zawieszona poprzeczka dla Mariusza. Od razu powiem, Mariusz, z największym szacunkiem dla Ciebie, ale wydaje mi się, że tak w powszechnej opinii na świecie nawet chyba nie uchodziłbyś za faworyta takiej walki z Bryantem Jenningsem, więc to też ogromna szansa, bo zwycięstwo nad takim zawodnikiem otwiera drogę do walki o Mistrzostwo Świata. Padało również podczas ostatniej konferencji, że również bierzemy pod uwagę to, aby rozpocząć rozmowy z Tysonem Fury. I wiem, że wielu nie dowierza, że taką gwiazdę można ściągnąć do Polski. Właściwie największą na dzisiaj gwiazdę boksu zawodowego. W wagi ciężkiej w ogóle absolutnie bardzo ciekawa i sportowo najwyższa jakość, ale jeśli chodzi o takie życie, również bardzo ciekawa postać. Ja tylko powiem tak, że my jeszcze tego tematu również nie zamknęliśmy i wszystko jeszcze się może wydarzyć.